Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj znany zapewne większości naszych widzów Adam Cioch. Bardzo miło. Legendarny zastępca. Aż tak. Do niedawna Faktów i Mitów, od niedawna Nowego Tygodnika pod nazwą Faktycznie. O nazwie może porozmawiamy jeszcze, zobaczymy. Tak. W piśmie Faktycznie Adam pełni różne role, między innymi koordynatora. Tak, jestem jednym z koordynatorów pracy redakcji. I osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami. Tak, staram się utrzymywać taki kontakt. W przyszłości być może będą kolejne tytuły, tak się spodziewam. Wtedy prawdopodobnie będziemy kolejną rozmowę, taką aktualizującą Adama w oczach naszych widzów. Adamie, chciałem, żebyśmy porozmawiali o Nowym Tygodniku, z którym sympatyzuję, chociaż poznałem dwa numery, nie przyznaję się od razu, nie wszystkie, cztery. Tak, cztery się ukazały, piąty niebawem się pojawi na rynku. Ale z ideą, na tyle, na ile się miałem okazję zapoznać, się sympatyzuję bardzo. Jednocześnie gratuluję Wam odwagi, bo zdaję sobie sprawę, że w takiej sytuacji, jaka panuje na rynku prasowym, to był bardzo ryzykowny krok, choć być może nie do uniknięcia sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Powiedz mi, jak to było i może nie tak bardzo długo, ale też niekoniecznie bardzo krótko, jak to było, dlaczego się zdecydowaliście na Nowy Tygodnik? Tak, zasadniczą częścią redakcji Tygodnika Faktycznie jest dawna redakcja Faktów i Mitów, tygodnika antyklerykalnego, który istnieje na rynku, on nadal istnieje pod tym tytułem od 16 lat ponad. No, nasz tytuł, czyli Tygodnik Faktycznie, powstał w niecodziennych okolicznościach, to trzeba przyznać. Zaczęło się od tego, że w lutym tego roku został, czyli roku 2016, został aresztowany główny właściciel i redaktor naczelny Faktów i Mitów, pan Roman Kotliński. Został zatrzymany, a później aresztowany pod zarzutami kryminalnymi bardzo poważnymi, niestety. Zespół, który był bardzo wstrząśnięty tą sytuacją, ale również dość niecodziennymi działaniami służb policyjnych, CBS-u konkretnie, ponieważ przy okazji zatrzymania i aresztowania Kotlińskiego przetrząśnięto biurka dziennikarzy, zatrzymano właściwie całą stronę informatyczną tygodnika, nie tylko kwestie księgowe, bo zarzuty miały też charakter, czy mają charakter gospodarczy, więc to można by jakoś zrozumieć, ale też na przykład pocztę redakcyjną i inne tego typu materiały, co nas bardzo zaniepokoiło i zasugerowało nam, że być może to całe zamieszanie ma charakter polityczny, ponieważ Fakty i Mity są opozycyjne wobec właściwie każdej władzy, która do tej pory rządziła, a jakoś szczególnie wobec PiS-u, ponieważ PiS jest związany z Kościołem, jest zwolennikiem daleko posuniętej klerykalizacji, a Fakty i Mity zawsze były temu przeciwne. Więc podejrzewaliśmy, że nowa władza, która rządzi od listopada ubiegłego roku, też no, wykorzystując być może jakieś preteksty, chciała dobrać się do tygodnika, bo niewiele brakowało, a nasza strona internetowa, znaczy nasza jakby część elektroniczna w ogóle redakcji o mały włos zostałaby zniszczona, gdyby nie dobra wola i zbieg okoliczności, dobra wola kilku osób, to no, rzeczywiście nie moglibyśmy się przez co najmniej dwa tygodnie ukazywać zapewne wówczas. No w każdym razie, żeby nie przedłużać, to powiem tyle, że podjęliśmy śledztwo wewnątrzredakcyjne po tym aresztowaniu, bo ono nadal trwa, jest początek sierpnia 2016, Kotliński nadal jest w areszcie. Przedłużył. Tak, przedłużył. Tak, także w sumie cztery składy sędziowskie jakby, bo tam były jeszcze apelacje, orzekły, że to aresztowanie powinno trwać. Więc my zrobiliśmy śledztwo, które się zaczęło jeszcze pod koniec lutego w sprawie tych zarzutów. No, tam były trzy rodzaje zarzutów, trzy nurty związane z byłą żoną Kotlińskiego,
związane z sytuacją spółki, która wydaje, i my jeszcze wpadliśmy na trop historii, która, jak się później okazało, również interesowała organy ścigania, mianowicie fundacji, która była związana z jakoś tam z tygodnikiem poprzez osobę Kotlińskiego. No i dość szybko nabraliśmy podejrzeń, że część tych zarzutów co najmniej jest prawdopodobna. Natomiast śledztwo dotyczące fundacji bardzo nami poruszyło, ponieważ okazało się, że znaczna część dużych środków, które tam przewinęły się przez te fundacje, a to były kwoty, jak sądzimy, powyżej 2 milionów złotych, bo nie wszystko jeszcze zdążyliśmy zbadać, no, że duża część tych środków została zmarnowana, bo one były zbierane w konkretnym celu, to miała być pomoc ludziom niezamożnym i zwierzętom. Okazało się, że były to rzeczy wydawane też na cele prywatne Kotlińskiego i najbliższych mu osób i że to były duże kwoty, które zostały zmarnowane na takie cele idące w setki tysięcy co najmniej. No i to spowodowało, że podjęliśmy decyzję, że zrywamy z wydawnictwem i z dawnym tytułem. No, nie mieliśmy prawa do tytułu, chociaż byliśmy jakby tą gazetą jako redakcja w pewnym sensie, ale jak wiadomo, no, w systemie, który funkcjonuje, to właściciel środków finansowych ma prawa tego rodzaju, a nie pracownicy. Nawet już osadzony nadal. Tak, tak, nadal ma prawa, więc nie mieliśmy innego wyjścia. No, mogliśmy się oczywiście rozejść każdy w swoją stronę, ale wydawało nam się to niepoważne i postanowiliśmy jakby uratować w pewnym sensie także dorobek naszego życia, jakim było zaufanie ludzi, pewien dorobek ideowy, pewne środowisko. Postanowiliśmy podjąć tę próbę i założyliśmy nowy tygodnik przy pomocy zaprzyjaźnionego wydawcy, który jakby zadbał o stronę organizacyjno-finansową. A jak się nazywa wydawca? Pan Grzegorz Tamecki z Łodzi. Pozdrowienia. Tak, serdeczne. I stworzyliśmy tak trochę z marszu ten tygodnik, był to, ja to nazywam tak trochę skok do basenu na głowę, nie do końca mając pewność, że tam jest wystarczająca ilość wody w tym basenie, ale postanowiliśmy, że... Wody niestety ubywa w ostatnich latach. Ubywa, czyli czytelników, tak, tego rodzaju basenach, i to było ryzyko, ale na razie wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę, więc myślę, że jest zapewnione bezpieczeństwo dla tego tytułu i no idziemy dalej. Powiększyliśmy już gazetę o 4 strony. Właśnie tak, a ceny nie podwyższyliśmy. Nie podwyższyliśmy ceny. Tak, nie planujemy na razie. No i no, walczymy dalej, budujemy na środowisko i staramy się jakoś, żeby ta gazeta przyciągnęła czytelników. Tak, rozumiem. Dziękuję za tę opowieść o... Przepraszam, jeśli była za długa. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, może nawet trochę krótsza niż się spodziewałem. Jakoś na tle tego, co powiedziałeś, a również na tle swoich no, takich prowizorycznych na razie przemyśleń i wrażeń z lektury pierwszego i czwartego numeru, chciałem Cię zapytać, czym chcecie się głównie różnić, o ile chcecie się różnić, ale właściwie to już wiem, że chcecie się różnić w jakimś stopniu od faktów i mitów. Trochę mnie jakby w kontekście tego pytania niepokoi fakt, że layout, wydaje mi się, wiem, że nie tylko mnie zresztą w internecie, że widziałem takie głosy, że layout jest bardzo podobny do faktów i mitów. No ale może nie layout najważniejszy, a może to się jeszcze zmieni, bo to też zależy tutaj od tego. Tutaj trwają poszukiwania też z naszej strony, wyobrażam. Bo pierwszy numer na przykład był dość pokażę różny. Pokażę może Państwu tak. Ten layout. Nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć. Tak, no wielkość rzeczywiście przypomina też fakty i mity, ale to wynika po prostu z tego, że drukowany jest w tej samej drukarni również i to też ogranicza nasze możliwości techniczne do pewnego stopnia. W każdym razie my poszukujemy jeszcze trochę własnej drogi. Pierwszy numer na przykład różnił się bardzo od kolejnych z pewnych powodów, no bo musieliśmy jakby tak krzyknąć tym pierwszym numerem, że jesteśmy i kim jesteśmy, no ale to już nie ma powodów, żeby bardzo krzyczeć i teraz rzeczywiście poszukujemy jeszcze odpowiedniej dla nas formy. No bo rozumiem, że merytorycznie jednak chcecie iść trochę, tak zrozumiałem z pierwszych tekstów w pierwszym numerze,
stronę takiego od jednak tabloidu, jakim, pewnego rodzaju tabloidu, jakim były Fakty i Mity, mimo tego, że były też oczywiście teksty ambitniejsze, w stronę tak bardziej, no, jak się mówi po angielsku, o prasie middle market, czyli takiej gazety środka, w której się podejmuje debaty światopoglądowe, chyba w twoim tekście o tym było, wcale mnie to nie zaskoczyło zresztą, ponieważ cię znam. Wydaje mi się, że czytelnicy z tego właśnie środka, lewicujące, ale jakoś otwarci, no, w różne strony, prawda? Bo ta debata, jeśli ma mieć sens i jeśli ma być autentyczna, to nie może być tylko między tymi, którzy się w każdym punkcie zgadzają, że oni by, ci czytelnicy, do których być może sam siebie zaliczam i będę zaliczać, woleliby jakiś taki bardziej elegancki layout. Tak, no mamy pewne ograniczenia, które się z tym wiążą. Fakty i Mity miały opinię tabloidu, chociaż nie była to gazeta składająca się z krótkich tekstów z wielkimi zdjęciami, co się zwykle kojarzy, natomiast z tabloidem, natomiast to, co łączyło jakoś Fakty i Mity z tabloidem, były sensacyjne treści, zwłaszcza niektóre. Natomiast my... No i taka ogólna estetyka. Tak, ogólna estetyka też. No, my mieliśmy ambicje i mamy nadal jako zespół, żeby robić gazetę ogólnodostępną. To znaczy nie jest to gazeta inteligencka, bo też nie bardzo, ja oczywiście sam zauważam u ludzi postępowych w Polsce, że wszyscy chcą robić gazety inteligenckie dla intelektualistów. Tak jakby 90% społeczeństwa czy 80% nie istniało, należało je zostawić na... A czy przez to chcesz powiedzieć, że 90% społeczeństwa to nie są inteligenci? No, to tak... Znaczy, bo zależy, co się rozumie przez inteligentów, tak? Czy to jest, no, bardzo wąskie, w ogóle niektórzy twierdzą, że nie istnieją, prawda, inteligenci. Już, o ile kiedykolwiek śmiejemy, istnieje. Ale nasza kamerzystka się roześmiała i tak, więc jeśli to rozumieć osoby z wyższym wykształceniem, które jakoś tam, no, trzymują się z tego swojego wykształcenia, bo jest u nas wiele osób, które mają wyższe wykształcenie, ale ich praca niewiele ma wspólnego z tym, co studiowali, no to być może to jest jakieś tak 20%, nie wiem, to trochę strzelam, trochę mówię to na wyczucie. Natomiast my chcemy, no, powiedzmy, kierować się też do innego czytelnika niż na przykład polityka, która uchodzi za typową pismo dla inteligencji. Chcemy oczywiście też i dla tych osób coś mieć, jeśli będą nas chciały wspierać i będą się nami interesować, ale idziemy też w stronę generalnie ludzi z wyższym wykształceniem, średnim wykształceniem, którzy poszukują informacji, którzy są zainteresowani takim przekazem emancypacyjnym, progresywnym, który promuje świeckość też. Ale czy tylko tych, którzy już są zainteresowani, czy również tych choćby średnio inteligentnych, którzy rokują, że być może jeśli się do nich zwrócić umiejętnie i jakoś z szacunkiem szczególnego rodzaju, jaki się może przejawiać, a czasem się przejawia w mediach, do tej pory się nie interesowali, bo na przykład sposób, w jaki się mówi emancypacji w Polsce, wydał mi się jakiś czy śmieszny, czy nieprekonujący w każdym razie. Albo niedostępny. Albo niedostępny, to z drugiej strony, tak. Czy również te osoby mogą się znaleźć w orbicie waszych zainteresowań? Tak. Ona jest bardzo szeroka. Nasze jedynki, czyli strony numer jeden, będą miały nadal charakter taki plakatowy, żeby przyciągnąć uwagę. Będziemy poruszać także treści sensacyjne, ale w tym sensie, że pobudzające zainteresowanie, ale będziemy chcieli je jakby opowiadać, te nasze historie i od strony takiej właśnie emancypacyjnej, więc jeżeli będziemy mówili o niesprawiedliwości, to nie żeby piętnować tego czy innego tak zwanego bogacza, ale żeby wyjaśniać pewne struktury, pewne mechanizmy społeczne. Podobnie będzie z politykami, jeżeli będziemy
piętnować pewne rzeczy, to też chcemy pokazać przyczynę takiego, a nie jego stanu, dlaczego mamy taką, a nie inną klasę polityczną, z czego to wynika. No to ciekawe. No, czekam już na te wyjaśnienia. W każdym razie będziemy próbować to robić. I, no więc podobnie jak Fakty i Mity, Tygodnik faktycznie będzie pewnego rodzaju eksperymentem. Jest, bo to ma być, jak mówię, emancypacyjna gazeta dla szerszych kręgów społecznych i nie ma takich dobrych wzorców, moim zdaniem, w Polsce i nie wiem, czy były w ostatnich kilkudziesięciu latach, więc to jest ciągłe poszukiwanie, także też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość naszych czytelników i sympatyków. Natomiast rzeczywiście będziemy szukali takich form i środków wyrazu, które jednocześnie będą, jak mówię, będą ślizgać się po powierzchni problemów, ale z drugiej strony będą starały się dotrzeć do jak najszerszego spektrum odbiorców. Będziemy się też starać uczyć ludzi czytać, to znaczy, bo myślę, że to jest też polski problem. Przypomnijmy, że polskie czytelnictwo prasy jest na bardzo niskim poziomie, jeśli porównać je z innymi krajami europejskimi, także sąsiednimi. Nie chcę mówić o Szwecji, gdzie czyta się 6 razy więcej gazet niż w Polsce, przypadających na jednego czytelnika, ale powiem o Czechach, gdzie to jest 2,5 raza więcej, a to jest no kraj... też, jeśli chodzi o książki, Czesi mają tak, czytelnictwo. Tak. Wprawdzie niewiele z tego wynika wbrew legendzie, która tam kiedyś była w Polsce ukształtowana dla takiej postępowości myślenia czeskiej, ale nie, ale faktem jest, no, że jednak czytelnictwo tam jest o wiele wyższe oczywiście. Tak, no i u nas ten rynek jest bardzo płytki, prasowy i chcemy też pracować nad tym, żeby zachęcać ludzi też przez kontakty z innymi mediami, bo my zaczęliśmy taką współpracę też ze stronami internetowymi, innymi środowiskami społecznymi, żeby zachęcać ludzi do czytania, bo telewizja w Polsce jest bardzo złej jakości, jeśli chodzi o przekaz. I w coraz gorszej, niestety. No, a media tak zwane publiczne, czy też narodowe, to już jest dramat. O tym w ogóle nie mówmy. Tak, lepiej nie mówić, żeby nie denerwować naszych widzów. I samych siebie. Tak. Więc chcemy, no nie ma, znaczy Fakty i Mity i też my, jako dawny zespół Faktów i Mitów, czy większość tego zespołu, mamy takie ambicje, może to brzmi tak trochę górnolotnie, czy też arogancko, trochę edukacyjne. Zawsze mieliśmy i mamy, bo uważamy, że to jest po prostu potrzebne, więc chcemy, mamy też z tego powodu na przykład dział historyczny, dość mocno rozbudowany, światopoglądowy, polityczny. No to w oddziale historycznym powiem, oczywiście ja nie wiem, tylko to jest moje domniemanie, że jako wytrawni dziennikarze z doświadczeniem wiecie też, że historyczne książki albo artykuły cieszą się dużą popularnością w Polsce, więc poza tym względem edukacyjnym, dobrze użyłem tej formy, a tak, względem, to też względy rynkowe tutaj przemawiają za tym, żeby był dział historyczny. Zresztą zauważyliśmy, że jest grono osób, które się właśnie tylko tymi kwestiami interesują i na przykład teksty typowo dziennikarskie czy reportaże ich nie interesują. Tak, prawie wszystkie tygodniki teraz mają dodatki historyczne, tak, prawda, więc to nie jest przypadek. Adamie, ja nie ukrywam wcale, że chcę, żeby ta nasza rozmowa i audycja, jeśli to jest słowo, bo pochodzi z dawnych telewizji, nie wiem, czy pasuje do tego, co my produkujemy, żeby to miało charakter rzeczywiście reklamowy. Znaczy chcę zachęcić naszych widzów do kupowania, nie tylko czytania, ale też kupowania tygodnika. No ale oczywiście to, ponieważ ja tego chcę i się mówiliśmy, to będzie reklama po mojemu, więc nie tak całkiem wolna od pewnych takich problematycznych uwag czy pytań. Trochę uwag, trochę pytań, bo to ja oczywiście za mało wiem, żeby te uwagi, które zaraz zgłoszę, mogły mieć taki charakter, mogły być racjonalne w sensie, że z pełnym przekonaniem wypowiedziane. Pierwsze takie wrażenie typu wątpliwość, która mnie uderzyła, zwłaszcza w tym czwartym numerze, który zresztą poza tym, co teraz powiem, bardzo mi się podoba. Aha. Ale mam jedno chyba zastrzeżenie jedno.
ciekawe. Mhm. Mam wrażenie, że wasi stali felietoniści, z wyjątkiem Jana Hartmana, który no, jest trochę innej kategorii niż cała reszta, czyli Piotr Szumlewicz, Piotr Ikonowicz i Joanna Grodzka, mówią, jak na mój gust, to mnie w ogóle nie zaskakuje, bo wszystkich znam od dawna, jednym głosem. Znaczy, jak na mój gust, oni są do siebie za podobni. Nie chodzi mi o warsztat dziennikarski, tylko o poglądy. Oczywiście ja sympatyzuję albo zgadzam się w większym lub mniejszym stopniu, to jeszcze zależy od tematu, ale wydaje mi się, że jeżeli chcemy między innymi właśnie edukować, a edukując też poszerzać zakres ludzi, którzy nie tylko będą czytać, ale w ogóle zaczną dostrzegać wartości lewicowe, emancypacyjne i sprawiedliwościowe i tak dalej, które się z tym wiążą, to chyba trzeba by jednak próbować trochę różnych głosów, czasem nawet w pewnej kontrze, to znaczy bez jakiejś wojny wewnętrznej, bo to myślę nie miałoby sensu. Ale tutaj dwa felietony, jeden na górze, drugi na dole, wydaje mi się no, nieomal identyczne. Wszystko jedno, kto jest autorem, ale ogólnie, czy to nie będzie zbyt monolityczne jednak, bo to w ogóle jest cecha współczesnej lewicy nie tylko w Polsce, ale i w Europie, że w moim odbiorze przynajmniej. Oczywiście, nie pretenduję tutaj do jakiegoś definitywnego, konkluzywnego rozstrzygnięcia, ale mam takie wrażenie, że lewica jest zbyt monolityczna i jednocześnie zamknięta na też lewicowe, ale choć trochę inne stanowiska w niektórych sprawach, no do tego stopnia, że wszystko jedno kto, ale na przykład jeden z waszych felietonistów tam ileś lat temu był przeciwny opublikowaniu artykułu Petera Singera, bez normatu jeszcze, który to Peter Singer wprost się określa jako lewica i to nawet dość radykalna pod niektórymi względami, ale jednak pod jednym względem mówił pewne rzeczy no, trochę inne niż taki mainstream postmodernistyczno-lewicowy i to się wyraziło już w tym, że nie mógł się ukazać w piśmie bez dogmatu. I być może po tych doświadczeniach, bo to podaję jeden przykład, ale było więcej podobnych doświadczeń, jestem trochę przewrażliwiony na tę kwestię otwartości i wolności słowa i myśli. No ale te dzisiejsze bardzo podobne felietony jakoś mi to przypomniały. Znaczy my nie planowaliśmy tej gazety tak, żeby ona była jakoś szczególnie, żeby treści były bardzo do siebie podobne. Po prostu my zaprosiliśmy wszystkich felietonistów, faktów i mitów, którzy chcieli z tego zaproszenia skorzystać do pisania dla nas i większość z nich jakby się na to zgodziła, przystała na to. Dodam, że jeszcze jest z tego rodzaju felietonów mamy jeszcze Andrzeja Jaczewskiego, profesora Nestora Polskiej Edukacji Seksualnej. On pisze trochę inaczej i w ogóle trochę inną tematykę porusza. Nie wiem, nam się politycznie. On się polityką tak, nie zajmuje. Ale jesteśmy otwarci na różne głosy. Zapraszamy też liberałów do debaty, do dyskusji. Mamy dział opinie, tam będą różne rzeczy, na przykład mieliśmy taki duży tekst dwuczęściowy profesora Hartmana na temat mody na filozofię stoicką w współczesnych czasach, bardzo jest ciekawy. Tak, jest taka moda, są książki. Które popularyzują. W Polsce też są już takie książki. Nie, ale są też czytelnicy, bo moda to nie... No chyba są. To się jakoś tam pojawia. Są takie poradniki stoickie nawet dla zainteresowanych. A to chodzi o to, żeby znieść rządy PiSu właśnie tak stoicko, czy to jest nie. Wcześniejsze? Lubię takie zaczepki. Nie, to chodziło o w ogóle podejście do życia. I on przeprowadził taką ciekawą analizę takich zrębów filozofii stoickiej, pokazał jej wpływ na chrześcijaństwo na przykład i na inne nurty kulturowe. No i zakwestionował tę modę, twierdząc, że to nie jest dobry pomysł generalnie, że jest to taka dość, to była dość arogancka filozofia, za mało współczująca, za mało jako identyfikująca się z ludzkimi nieszczęściami, biedami, bólami. I to uważam było bardzo ciekawe, znaczy było tam dużo wiedzy, ale też takich pytań i też sugestii, jaka powinna być filozofia, i jego zdaniem uważam, że to było interesujące. Powiem może wtrącę do tego, że zaskoczył mnie
na ile mam jakieś adekwatne wrażenie po tym, co powiedziałeś tego rodzaju tekstem, profesor Hartmann, bo tutaj niedawno z nim rozmawiałem, między innymi o tym, czy każdy powinien, albo czy, no, ja zadaję to pytanie w ten sposób, ale nie o to chodzi, czy ktoś powinien, czy nie powinien, tylko zapytałem, czy byłoby lepiej, żeby więcej ludzi myślało filozoficznie, nie uprawiało zawodowo filozofię, żebyśmy wszyscy byli w większym stopniu niż dotąd filozofami. I profesor był temu przeciwny, powiedział, że już jest za dużo filozofów, tak wprost powiedział. A tu wygląda na to, że jednak pisuje takie rzeczy, które no jakoś popularyzują filozofię. No tak, tak, takie myślenie filozoficzne. No nie? Tak to można powiedzieć. Przy okazji się bardzo cieszę. Polemizuję. No ja jestem też za tym, żeby refleksyjne myślenie takie bardziej ambitne popularyzować, bo w ogóle martwię się, że w Polsce w ogóle myślenia nigdy nie było zbyt wiele i teraz nie ma. I wszystko, co pobudza, co zachęca, wydaje mi się cenne. Właśnie w takim emancypacyjnym duchu, otwierającym i włączającym jakby różne osoby. Dla mnie no, też jest ważny nasz dział światopoglądowy, bo tam trwa nieustanna debata. Mamy dwa felietony dwóch autorów, jednego, który patrzy na świat z punktu widzenia człowieka religijnego, ale właśnie religijnego w sposób taki emancypacyjny, uspołeczniający, że tak powiem, i kogoś, kto pisze o świecie, życiu, patrzeniu na życie z punktu widzenia ateistycznego, z punktu widzenia humanizmu ateistycznego. Mamy tam poza tym dodatkowe teksty właśnie w tym kiedyś dziale. Kiedyś mówiłeś ateizmu humanistycznego. Tak. Zapamiętałem, ale to prawie to samo oczywiście. Tak i dla mnie to jest bardzo ważne, jakby też sam jestem ateistą i dla mnie humanizm ateistyczny czy humanistyczny jest ważny, chyba ważniejszy niż sam ateizm, powiedziałbym. Dlatego propagowanie tego sposobu myślenia ma dla mnie duże znaczenie. I właśnie w tym dziale był tekst profesora Hartmana. Mieliśmy też wypowiedź kogoś z, powiedziałbym, ze środowisk bardziej konserwatywnych, chrześcijańskich niż nas religijny felietonista na temat sensu życia i celu życia, bo i takie głosy chcemy dawać. Więc no, jesteśmy otwarci, jak mówię, na debatę. Fakty i mity nigdy nie były tygodnikiem ateistycznym i my też nie chcemy być tygodnikiem ateistycznym, ale chcemy, aby ateiści też tam mieli swoje miejsce, diagnostycy, aby były takie treści, które będą pobudzać do myślenia, do refleksji czy do dyskusji. I to zawsze dla mnie było istotne i cieszę się, że tygodnik może być takim miejscem, w którym takie rzeczy mogą się dziać. Ja też się cieszę, ale to tak zabrzmiało, jakbym chciał skończyć, a jeszcze nie chcę. Chcesz jakąś szpilkę? Nie, małą, ale wprost, to dobrze. Wprost przeciwnie akurat dla mnie. Przeczytałem między innymi twój felieton chyba, chociaż taki poważny, więc nie jestem pewien, artykuł po prostu. Na zakończenie którego piszesz o tym, że chcecie się angażować w zmianę, nie używasz tego słowa, ale no w ten emancypacyjny proces, tego chyba też nie używasz, ale piszesz na pewno o zaangażowaniu takim społeczno-polityczno-filozoficznym w tym szerokim sensie. To mnie cieszy, bo ja od zawsze byłem zwolennikiem angażowania się gazet różnego rodzaju, nawet takich liberalno-mainstreamowych, w różnego rodzaju działalność społeczno-polityczną, co może mieć różny charakter. No, fakty i mity kiedyś de facto założyły partię polityczną. No prawda? Tak można powiedzieć, tak. To jest trochę problematyczne, chociaż ja powiem przy okazji, to mój przyczynek taki do edukacji, czy edukacyjny walor tej rozmowy historycznej, że kiedyś, bardzo dawno temu, do tego samego namawiałem Urbana. Aha. Tylko Urban nie chciał, bo on założył ruch Nie chyba, który był tak, dość tak. polityczny. Tak, no ale to jednak nie to samo, a to nie to samo, później to już było po racji, to już wtedy nie miało sensu po prostu po powstaniu racji. Ale czy to wszystko znaczy, że chcecie założyć partię polityczną, nie. czy
Będziecie może inicjować jakieś kampanie prasowe, jak to jednak prasa zaangażowana nie, na świecie? Ja osobiście nie byłem i nie jestem nadal zwolennikiem zakładania partii przez gazety, ale jestem wielkim zwolennikiem działalności politycznej i w ogóle życia politycznego, czyli życia ludzkiego rozumianego jako życie polityczne także. Natomiast ta gazeta na pewno będzie bardzo polityczna, jest w sensie poszukiwań dróg, jakichś optymalnych rozwiązań, optowania za jakimiś racjonalnymi i humanitarnymi rozwiązaniami w różnych kwestiach. Bo ja tak rozumiem politykę jako działanie na korzyść wspólną w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla jak najszerszej grupy osób. I to będziemy robić, tak rozumianą politykę na pewno i będziemy w różnych inicjatywach wspierać różne dobre rzeczy i to może być czasami zaskakujące, ponieważ na przykład wbrew wielu liberalnym środowiskom my nie potępiliśmy w Czambu 500+, chociaż uważamy, że to jest generalnie nie najlepszy pomysł, bo po prostu on jest niedomyślany i raczej wyglądał jak kiełbasa wyborcza niż jak taki realny. No to oczywiście, że to tak, kiełbasa wyborcza. Tak, natomiast uważamy, że w tym, żeby dawać ludziom pieniądze na wychowanie dzieci i wspierać ich w tym, to nie jest zły pomysł, ani nie jest to populizm sam w sobie, ani nie jest to wariactwo, ani nie jest to wydawanie pieniędzy na wódkę, albo nie musi być, tak jak to niektóre liberalne środowiska tak szyderczo przedstawiały, że tam tanie wina będą się lepiej sprzedawać. Nie uważamy tak wcale. I już nie takie tanie tylko, prawda? Tak, dzięki tym pieniądzom. Natomiast, potrafimy, no, mam nadzieję, że w ogóle ten pomysł 500+ nie zniszczy w ogóle takiego myślenia, bo tu jest też takie zagrożenie i też o tym piszemy, że on z jednej strony może być początkiem realnego wspierania rodzin, ale z drugiej strony może być jego końcem. Ponieważ jeśli on się okaże katastrofą finansową, a jest to bardzo prawdopodobne, to może... Chociaż twoi, czy wasi autorzy tutaj w tych felietonach piszą, że raczej to jest nieprawdopodobne, że dzięki temu, to zresztą jest klasyczne myślenie takie ekonomiczno-społeczne, że siła nabywcza się zwiększy, czyli że to zresztą Japończycy ćwiczyli już w latach 90. wczesnych. Jako receptę na kryzys. To nie było na dzieci, ale zaczęli dawać sporo pieniędzy, żeby dać impuls dla gospodarki. Tak, no tylko że właśnie my mamy też wątpliwości co do w ogóle kompetencji gospodarczych i ekonomicznych PiS-u, jego intencji, bo jak wiemy, ta partia tak naprawdę nigdy się za bardzo losem ludzi nie przejmowała, zwykłych. Owszem, on był jakoś na sztandarze w tym sensie, że mówiono o solidarnej Polsce, ale kiedy przychodziło co do czego, to tej solidarności nie było wiele, co najwyżej na przykład z dziedzicami fortun, którym zniesiono podatek spadkowy, to raczej było antysolidarne, więc no, mamy tu wątpliwości, ale jak mówię, nie jesteśmy dogmatyczni w żadną stronę i poszukujemy, jesteśmy gotowi wspierać pomysły dobre, niezależnie od tego, skąd one pochodzą, ale jak mówię, no, jesteśmy polityczni, trochę zgubiłem wątek, bo kiedy pytałeś o tą partię, więc powiedziałem, że nie będziemy jej z pewnością zakładać, natomiast do czego będziemy dążyć? Na pewno będziemy chcieli wesprzeć wszelkie dobre próby pokazania w Polsce trzeciej drogi społeczno-politycznej, której w Polsce strasznie brakuje, bo polska scena polityczna się spolaryzowała w tej chwili na to, co jest pisowskie i to, co jest antypisowskie, a to, co jest antypisowskie, jest na ogół jakoś tam spadkobiercą Platformy Nowoczesnej, która w dużej mierze odwołuje się do tego samego albo w dużej mierze do tego samego elektoratu, do którego odwoływała się Platforma, czyli do elektoratu sytego, zadowolonego z siebie, który uważa, że... No i jednak moim zdaniem to jest troszkę uproszczenie, bo przynajmniej w Warszawie na przykład, wydaje mi się, że podkreśliłem, że w Warszawie nie dlatego, że tu jest coś lepiej, tylko że jest jakaś specyfika jednak. A jest, pozwolona to jest to. Światopoglądowo i gospodarczo. Na przykład Platformę i Nowoczesną popierało wielu takich inteligentów emerytów polskich, warszawskich w szczególności, nie jestem pewien jak w innych miastach, którzy mają marne emerytury, jak coś byli nauczyciele, lekarze z czasów, kiedy lekarze
zarabiali grosze i tak dalej, i tak dalej. No taki inteligencki Żoliborz na przykład popierał w 90% Platformę, teraz prawdopodobnie Nowoczesną, ale nie dlatego, że są tacy syci, chociaż no, na ogół kiedyś tam dorobili się, czy dostali jakieś mieszkania, dostali w takim sensie, jak to się w komunizmie dostawało, czyli kupowało, nie na własność. Tak. Syci to oni nie są, oni są tacy w pewien szczególny sposób, polski sposób, powiedziałbym, kulturalni i wykształceni kulturalnie, i oni uważają, że popieranie Platformy jest takie kulturowo oczywiste. Nawet. To jest ten może inteligencki etos, o którym coś powiedzieliśmy. Jego taka mroczna, z mojej perspektywy, odmiana, bo to jest te środowiska, chciałem użyć liczby pojedynczej, są na ogół bardzo mało krytyczne, oni jakoś są przywiązani do takiej polskiej tradycji inteligenckiej, która nie jest czymś najgorszym, co może nam się przydarzyć, no ale jest to jakiś hamulec postępu niewątpliwie. No, na tym polegała Gazeta Wyborcza w latach 90. i to doprowadziło do upadku partii typu Unia Wolności, co oczywiście ma zalety, albo miałoby zalety, gdyby powstała jakaś alternatywa, prawda? Gazeta Wyborcza się zmieniła na lepsze, ale politycznie... Muszę to przyznać jako zapiekły klub Gazety Wyborczej, ale zmieniła się na lepsze. Ja jako człowiek, którego kiedyś osobiście gazeta nazwała człowiekiem niegodnym szacunku. Bo byłeś bez dogmatu. Ale mnie tam wytknęli jako człowieka szczególnie niegodnego szacunku, dlatego że nie widziałem nic złego w podnieceniu seksualnym. Zresztą taki ważny został. Ale to zostawmy. Wracając do tego pytania o rodzaj waszego politycznego zaangażowania, zapytałem też, czy będziecie inicjować jakieś kampanie, bo na przykładzie Gazety Wyborczej, która się poprawiła pod różnymi względami, powiem, że te kampanie, które gazeta tam ileś lat temu, może 10, zaczęła robić po ludzku, była kampania na rzecz jakiejś poprawy stanu szkolnictwa, nie pamiętam w tej chwili pod jaką nazwą, wydaje mi się, że to były bardzo mądre kampanie, że tego typu inicjatywy znowu poszerzają krąg czytelników i nie tylko poszerzają, ale też przywiązują ludzi do tytułu, bo to dla wielu ludzi, no, czy szkolnictwo, czy budownictwo, czy bezdomne, różne problemy społeczne, które można podjąć, to są rzeczy dla wielu ludzi. Niekoniecznie politycznie na poziomie deklaracji politycznych, na przykład lewicowych, ale przez zaangażowanie w takie sprawy mogą się jakoś zbliżyć, a w części przywiązać do tytułu. Tak, nasz zespół jest przywiązany do tego typu myślenia też. My na przykład byliśmy jedną, na przykład byliśmy jedną z głównych sił, która wspierała i kampanię Świecka Szkoła. Olbrzymia część tych podpisów pod tym projektem to przeszła przez naszą redakcję albo była wycięta z naszej gazety. Myśmy wielokrotnie drukowali. Naszej w tym sensie, że to były fakty i mity jeszcze, bo to było w zeszłym roku. Więc myśmy wspierali tę ideę bardzo, bardzo intensywnie i nasi czytelnicy, wiem, że tysiącami zbierali podpisy, także to naprawdę była duża akcja. W tym roku już wsparliśmy jeszcze jako zespół faktów i mitów te manifestacje przeciwko zastrzeniu prawa antyaborcyjnego. Także robiliśmy to też tak jakby programowo. A w pierwszym już numerze wspieraliśmy akcję Ratujmy Kobiety, bo prawa kobiet też nam są oczywiście bliskie i prawa ludzi LGBT. Także to... A może rozwiniesz, niby pewnie ci się wydaje, że wszyscy wiedzą, tak, co to znaczy, rację. A ja ostatnio miałem kilka osób czyli prawa mniejszości, tak zwanych mniejszości seksualnych. A dlaczego LGBT? Tak, dlatego, że to jest skrót wywodzący się z języka angielskiego, który dotyczy gejów, lesbijek, ludzi biseksualnych i transseksualnych. Mhm. Także my też wspieramy jako środowisko, zresztą pewnie niewiele osób znających historię ostatnich 15 lat wie, że fakty i mity bodaj były drugim czasopismem w Polsce, które jednoznacznie wspierało te prawa zaraz po polityce, bo polityka była absolutnie pionierem w tej dziedzinie. Natomiast my to robiliśmy już 15 lat polityka temu. Się. Ta polityka od strony nawet takiego sympatyzującego reportażu najpierw, jako pokazującego na przykład homoseksualność jako coś ludzkiego po prostu, bez osądzania i tak dalej, to
chyba jeszcze były czasy Polski Ludowej, kiedy to rozpoczęto, a my to zrobiliśmy 15 lat temu, czyli niemal zaraz po powstaniu gazety. Fakt i mity był na przykład pierwszym ogólnopolskim pismem, które zrobiło wywiad z dobrze zapowiadającym się chłopcem Robertem Biedroniem. Także to były tamte czasy, więc tutaj nic się nie zmieni, jeśli chodzi o nasz zespół pod sztandarem, tym razem tygodnika faktycznie. Powiem, że nasza telewizja jest bardzo młoda, nie może się chwalić tym, co robiła kiedyś, bo nie istniała, ale środowiska, które ją współtworzą teraz, też od lat się angażują w obronę. Jeszcze wtedy nawet nie używało się tego określenia LGBT, jakieś 15 czy 18 lat temu. Zdarzyło mi się nawet kiedyś wystąpić w TVN-ie, w telewizji, w dyskusji wtedy z działaczem gejowskim Szymonem Niemcem. Tak. I to było bardzo, no, jakoś ważne, bo naprawdę było dość dawno temu, kiedy jeszcze ta problematyka nie stała się modna jednak. A śmieszne trochę, czy zabawne, przez to, że to ja namawiałem Szymona i jego przyjaciela do poparcia wniosku o legalizację małżeństw homoseksualnych, a oni byli przeciwni, aha, bo uważali, że to niepolityczne myślenie i chcieli tylko związków partnerskich. Aha. Zbyt daleko idące. Tak, tak, tak. No a ja byłem niepolityczny tak po swojemu. Aha. Tylko chciałem powiedzieć, że to jest jedna z rzeczy, które jakoś nasze środowiska, waszego tygodnika i naszej telewizji zbliżają. Ale wracając jeszcze do tej kampanii, to jest rzecz dla mnie bardzo ważna. Ja mniej lub bardziej przez ostatnie 20 lat byłem związany z różnymi tytułami. Kiedyś na przykład z Ekspresem Wieczornym, była taka gazeta, chyba nie tylko w Warszawie, tak, gdzie w tym Ekspresie dokonywały się przekształcenia własnościowe. Ja uczestniczyłem w nich jako tłumacz grupy angielskich specjalistów od przekształceń w prasie i pamiętam, że z Anglikami, którzy nie byli z lewicy, ale no, to tak jak jest w Europie, nie trzeba być na lewicę, żeby głosić lewicowe hasło. Tak. Na przykład, jest częścią mainstreamu. Tak, po prostu. Takiego cywilizowanego mainstreamu, tak, oczywiście, o czym nawet właśnie chcę napisać artykuł. Nawet obecna nowa premier brytyjska w swoim inauguracyjnym krótkim przemówieniu przed Downing Street 10 mówiła o sprawiedliwości społecznej. Jako konserwatystka. Tak, tak, jako konserwatystka. Co ona, jak ona to rozumie i jaki użytek z tego zrobi, to jest oczywiście osobna kwestia, ale fakt, że ona w pierwszym przemówieniu o tym mówi jako jednej z ważnych rzeczy, no, o czym świadczy, prawda? Przyszło mi do głowy, czy na przykład nie bylibyście zainteresowani choćby w związku z obecnością Piotra Ikonowicza na waszych łamach, jakąś taką kampanią właśnie na rzecz walki z bezdomnością, bo to dla partii politycznej może nie jest bardzo dobry pomysł. Gdybym doradzał jakiejś partii, to nie wiem, czy mi to radził, bo w Polsce chyba większość ludzi, nawet powiedzmy z naszego kręgu światopoglądowego, uważa, że jak ktoś jest leń i pijak, to niech gnije w rowie. Tak. Ale dla gazety ambitnej, czy tygodnika ambitnego, to, który no nie musi aż tak bardzo liczyć się z takim czysto politycznym poparciem, to może byłby ciekawy projekt właśnie, żeby wręcz budować domy, bo na świecie takie rzeczy się robi, nawet w Indiach na przykład powstawały takie inicjatywy obywatelskie, w wyniku których no, z czasem przy pomocy różnych, czy organizacji, czy jakiś nawet 1 milion się zaangażował, ale to nie było decydujące zaangażowanie. Natomiast ci bezdomni sami włączyli się w budowę tych domów. I to no, wydaje mi się, że piękna inicjatywa. Oczywiście nie chcę tutaj, żebyś teraz się zadeklarował definitywnie, czy coś takiego byście podjęli, czy nie, ale tak. A już widzę jednego sojusznika, ponieważ nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że w Polsce jest, poza Piotrem Ikonowiczem, który jest jakby symbolem walki o kąt dla człowieka, w którym można żyć normalnie i takiej walki, no, jest takim pogotowiem ratunkowym przeciwko bezdomności, ratując setki ludzi, może tysiące nawet, razem ze swoimi zwolennikami w ten sposób. Ale jest też instytucjonalny wreszcie zwolennik walki z bezdomnością jako rzeczą absolutnie fundamentalną, mianowicie pan Adam Bodnar. On to kilkakrotnie powiedział, zadeklarował, że to jest jego priorytet, absolutnie rzecz podstawowa.
I myślę, że to jeśli udałoby się pewien symbol, jakim jest Piotr Ikonowicz, połączyć z instytucją Rzecznika Praw i dać temu jeszcze jakiś medialny oddźwięk, to byłoby, miałoby to szansę powodzenia, przynajmniej jeśli nie ograniczyć bezdomność, to przynajmniej wprowadzić to do debaty jako coś absolutnie fundamentalnego, bo rzeczywiście to, co jest w Polsce, jest skandalem. No, w ogóle przypomnijmy, jeszcze, jeśli mogę jeszcze, no tak, że w Polsce jest taka sytuacja mieszkaniowa, że rząd w ogóle nie interesuje się tym, w czym i gdzie ma mieszkać większość obywateli. Mimo tego, że w Konstytucji jest gwarancja tak. prawa do mieszkania. Przypomnijmy, prawda? Że w Polsce normalną drogą do że tak powiem, otrzymania mieszkania jest kredyt hipoteczny, na który stać mniejszość. Innymi słowy, większość może liczyć na spadek, jeśli się uda, lub na coś w tym rodzaju. Natomiast rząd, ani żadna licząca się partia polityczna nie ma jakiejkolwiek koncepcji myślenia o tym, gdzie ma mieszkać większość Polaków. Przypomnijmy, że kiedyś domy wybudowane masowo, czy mieszkania w czasach PRL się rozlecą. Bo taka jest kolej rzeczy, nikt w Polsce nie ma pomysłu, co ma... Co gorsza, nie tak. tylko rząd nie ma pomysłu, ale 98% władz lokalnych też na to nie ma pomysłu i nie przejmuje się ani budową, ani nawet remontami mieszkań, które no, miałyby charakter komunalny, prawda? Są wyjątki, na przykład tak. Robert Biedroń remontuje mieszkania. Tak, stara się. To jest wielka akcja miejska wyszukiwania pustostanu, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Tak? Tak, ale oczywiście władze lokalne przy pomocy rządu powinny budować po prostu oczywiście, przyzwoite tak, tak jest na całym świecie. Tak jest na całym świecie. Co do Adama Bodnara, bardzo się cieszę, że mi przypomniałeś, że on coś takiego deklarował jeszcze w trakcie swojej małej kampanii, tak. bo to też zwróciło moją uwagę, a 18 sierpnia, czyli za 2 tygodnie będę z nim rozmawiał i wrócę teraz dzięki twojemu przypomnieniu do tej kwestii. Zobaczymy, może nasza rozmowa nie tylko będzie ciekawa dla widzów i jakoś inspirująca, otwierająca głowę i zachęcająca do czytania tygodnika faktycznie, ale również zaowocuje jakimiś konkretnymi działaniami z tego obszaru, a może w przyszłości jeszcze z kolejnych innych. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam do czytania tygodnika faktycznie i do następnego razu. Dziękuję.